Pewnego razu w bardzo nudny deszczowy dzień natrafiłem na fejsie na pewną ciekawą grafikę. Earth 2 pozwala na wykupienie dowolnego skrawka ziemi na ich stronie. Nie mam pojęcia po co, ale właściciele strony zapewne liczyli na szybki zarobek. Na grafice znajduje się ziemia w dość niecodziennym kształcie. Słyszeliście już o teorii płaskiej ziemi, kulistej ziemi czy półokrągłej. Teraz, moi drodzy, przygotujcie się na ziemię w kształcie fistaszka. Od 3 dni nie wychodzę z domu tylko po to, żeby przeanalizować ten model jak najlepiej jest to możliwe. Witam wszystkich, z tej strony MacMichael. Dziś w kolejnym odcinku porozmawiamy o ziemi w kształcie orzeszka ziemnego. Zapraszam. Mimo swojej niedorzeczności spróbujmy podejść do tematu jak najrzetelniej. Nasza stara, dobra, elipsoidalna Ziemia została rozciągnięta w to coś. Wygląda to, jakby dwie Ziemie były płynnie złączone w okolicy punktu styku. Na początek spróbujemy rozgryźć, co to jest za kształt. Jak go najlepiej opisać? Pierwsze poszukiwania zacząłem w dziale geometrii analitycznej. W skrócie opisujemy tam figury za pomocą funkcji. Jeśli znamy jakiś wzór funkcji tworzący daną figurę, to tak naprawdę możemy analitycznie poznać jej pole powierzchni, objętość, a także pozostałe interesujące nas parametry. Bardzo obiecującym początkiem może być owal Cassiniego. Załóżmy, że mamy dwa punkty na płaszczyźnie oddalone o 2C. Nazwiemy je ogniskami. Dobierzemy sobie teraz dowolny punkt na płaszczyźnie. I teraz tak, pomnożmy sobie odległości od tego punktu do ognisk. Oznaczymy taki iloczyn alfą. Musimy zebrać wszystkie takie punkty, dla których ten iloczyn jest równy tyle samo, czyli jest równy alfie. I właśnie taka krzywa jest nazywana owalem Cassiniego. W zależności od tego, jaki punkt startowy sobie dobierzemy, taki owal Cassiniego dostaniemy. To nie jest żadna konkretna figura, tak jak kwadrat. Zawiera ona parametry 2C oraz alfę. W dalszej części analizowania tej figury musimy zamienić alfę na a kwadrat, żeby nie bawić się pierwiastkami. Który owal Cassiniego wybierzemy, żeby jak najlepiej przypominał ziemię fistaszka? Raczej nie ten, w którym mamy dwie rozłączne krzywe. Raczej też nie przypadek graniczny, kiedy są połączone ostrym szpikulcem, jakby ktoś próbował skręcić ziemię jak mokrą ścierką. Idealnie by pasowała ta figura z wcięciami między kulami. I ten szczególny przypadek nazywa się Cassinoidą. Dla niej parametr A musi być większy od C, ale mniejszy niż C pierwiastków z dwóch. Fantastyczne jest to, że możemy dowolnie dobierać parametr tak, by jak najlepiej odwzorować naszą fistaszkową planetę. Istnieje gotowy wzór tworzący tą krzywą. Wygląda on tak i szczerze mówiąc nie jest jakiś tragiczny. Zmienne przestrzenne znajdują się tak naprawdę w dwóch miejscach i pewnie da się przekształcić ten wzorek tak, by był całkiem sympatyczny do późniejszej analizy. Żeby przenieść wzór z drugiego do trzeciego wymiaru, wystarczy dostawić z kwadrat w odpowiednich miejscach. Voilà, mamy gotowe równanie Ziemi Orzeszka. Ale co z parametrami A i C? Cóż, wiemy jak je uzależnić od siebie, a to już coś. Możemy przyjąć, że A jest równe 1,1C, a potem sprawdzimy co dalej. Wklepam odpowiednią formułę i wyszło takie coś. I powiem wam, że jestem całkiem zadowolony z rezultatu. Udało się w sporym przybliżeniu odwzorować orzeszkową Ziemię. Ma dwa ogniska, przewężenie, to wyszło jak najbardziej na plus. Musimy tylko odpowiednio dobrać rozmiar tak, żeby objętość tej pseudoplanety była podobna do objętości naszej okrągłej Ziemi. A to już jest trudniejsze zagadnienie z geometrii różniczkowej. Całkowanie jest operacją okropnie złożoną dla trudniejszych wzorów i tak naprawdę często trzeba posiłkować się przybliżeniami, żeby dostać jakąkolwiek odpowiedź. Znalazłem pracę na ten temat, która walczy z Cassinoidą jako krzywą na powierzchni. My natomiast musielibyśmy mieć dane na temat powierzchni zamkniętej w trójwymiarze. A na domiar złego byłoby to całkowanie z jednym parametrem, który nigdzie by się nie skrócił czy nie zbił w prostsze wyrażenie. Ciągnąłby się i ciągnął przez cały proces. Musi być więc jakiś prostszy sposób. W dodatku wybraliśmy owal Cassiniego tylko dlatego, że wygląda dość podobnie. Bez żadnej analizy problemu, bez udziału fizyki, nic. Czas zabrać się do tego porządnie. Planety nie bez powodu przyjmują kształt elipsoidy. To, co formuje je w prawie idealną kulę, to grawitacja. W przypadku Ziemi fistaszka nie mamy jednego centrum grawitacji, ale dwa. I tu jest zasadnicza różnica między tymi dwoma modelami.
Tak więc posłużymy się równaniem grawitacji Newtona. Siła przyciągania opisywana jest jako stała grawitacyjna razy iloczyn mas przez odległość od środków mas do kwadratu. Brzmi całkiem do przeżycia, w szczególności, że te trzy literki to stałe. Jedyne, co tutaj się zmienia, to odległość od środka masy. A dlatego, że nie badamy siły grawitacji, tylko pole grawitacyjne, zbadamy jego natężenie. Mówi nam o tym, jak silna jest grawitacja, jeśli położylibyśmy tam jakąś próbkę o jednostkowej masie. Przy bardzo ciężkich i gęstych obiektach natężenie pola grawitacyjnego jest silne, a przy lekkich i rozległych słabe. Na powierzchni planety natężenie pola grawitacyjnego jest mniej więcej takie same. Nie jest to warunek czy coś, jedynie naturalna konsekwencja istnienia grawitacji. My znamy to jako przyspieszenie grawitacyjne wynoszące w przybliżeniu 9,81 metra na sekundę kwadrat. Tak więc wiemy, że na powierzchni naszego fistaszka musi być to samo natężenie pola. Problem jest taki, że nie wiem, jak to przełożyć na język matematyki. Nie pamiętam takiej figury o parametrach, jakie chcemy tam zadać. Z pomocą zaś przychodzi programowanie i metody Monte Carlo. Metody Monte Carlo to dość proste metody przybliżania różnych powierzchni, objętości itd. Wyobraźmy sobie, że mamy na ścianie tarczę do rzutek oraz niewidomego zawodnika. Mówimy mu tylko, w którym kierunku ma rzucać, żeby trafiał przynajmniej w ścianę, a w najlepszym przypadku w tarczę. Rzuca zupełnie losowo, a do dyspozycji ma ogromną liczbę rzutek, typu kilku milionów. Znając procent trafionych rzutek w tarczę oraz powierzchnię ściany, możemy w łatwy sposób obliczyć pole powierzchni tarczy. Zrobimy tak samo w przypadku naszego fistaszka. Zamkniemy go w pudełku oraz będziemy zupełnie losowo umieszczać w tym pudełku punkty. Jeśli trafimy, dobra nasza. Jeśli nie, to trudno. Gdy podzielimy liczbę trafień przez liczbę wszystkich punktów, dostaniemy w przybliżeniu informację o tym, jaką część objętości pudełka zajmuje fistaszek. To bardzo cenna wiedza, bo nie musimy niczego całkować ani bawić się w jakieś trudne kształty geometryczne. Największy plus jest taki, że możemy mieć zupełnie wywalone na stałe we wzorze na natężenie grawitacyjne i wstawić tam po prostu jedynki, a potem przeskalujemy figurę. Natężenie to też ma bardzo przydatną cechę. Możemy je normalnie dodawać, jeśli mamy przypadek kilku ciał. Podsumowując, powierzchnia naszej planety to zbiór takich punktów, dla których suma odwrotności kwadratów odległości od ognisk jest stała, czyli mówiąc po fizycznemu, natężenie grawitacyjne ma tą samą wartość. W programie natomiast zrobimy takie coś. W pudełku o wymiarach 4 cm na 2 cm na 2 cm umieścimy dwa ogniska oddalone od siebie o 2 cm symetrycznie względem środka. Zakładając, że pojedyncza, powiedzmy, kulka, z której składa się ziemia fistaszek, ma promień 1 cm, dostaniemy odległość 2 cm między nimi. Wtedy długość pudełka musi być równa 4 cm. Żeby nasz fistaszek się zmieścił i zajął możliwie jak największą objętość, zróbmy tak, żeby przodem i tyłem dotykał ścianek pudełka. W przekroju będzie to wyglądało mniej więcej tak. Przypomnijmy sobie żądany warunek. Suma natężeń dla całej powierzchni planety musi być stała. Tak więc tutaj mamy odległość 1 cm od jednego punktu, 3 cm od drugiego punktu i razem dostaniemy stałą równą 10 dziewiątych. Potem już właściwie dzięki obliczeniom na papierze będziemy mogli przeskalować zarówno pudełko, jak i orzeszek do wielkości planety. Szybki program w C++. Może nie jest jakiś piękny, ale na nasze potrzeby na pewno wystarczy. Na samym końcu dałem warunek, że musi być większa bądź równa 10 dziewiątych. Dostaliśmy taką odpowiedź, 65,5%. Nasz orzeszek zajmuje ponad 65% objętości pudełka. Gdy utworzymy z naszych danych wykres, widać, jak piękny wyszedł nam fistaszek. Więc teraz przeskalujmy ten mały, kilkucentymetrowy orzeszek do takich rozmiarów, by miał taką samą objętość jak Ziemia. Takiego orzeszka musielibyśmy zamknąć w pudełku o wielkości prawie 19 tysięcy na 9,5 tysiąca na 9,5 tysiąca kilometrów. Niesamowite. Nie bez powodu przyjęliśmy, że przód i tył orzeszka będą się stykały z pudełkiem. Dzięki temu łatwo możemy zauważyć, że będzie miał długość prawie 19 tysięcy kilometrów. Nasza Ziemia ma 12 700 km średnicy, więc dane wydają nam się być całkiem zgodne. A co z pozostałymi wymiarami? Cóż, tutaj wystarczy użyć twierdzenia Pitagorasa i wcześniejszego warunku sumy natężeń. Prosty układ równań daje nam szybko odpowiedzi. W zgrubieniu mielibyśmy około 10 tysięcy km średnicy, a w przewężeniu ponad 8 tysięcy.
I tym oto sposobem otrzymaliśmy Ziemię w kształcie fistaszka. Dzień i noc na takim orzeszku byłyby okropnie dziwne. Tor ruchu satelitu wyglądałby zupełnie inaczej. Zapewne większość okrążałaby Ziemię nad przewężeniem, czyniąc go ważnym południkiem planety. Noc na przewężeniu trwałaby o wiele dłużej niż dzień. Ciekawie pewnie też wyglądałoby życie od wewnętrznej strony tych kul. Na przykład można bardzo szybko i łatwo przesłać dane sąsiadom z sąsiedniej kuli. Problem natomiast jest z dostępem do światła. Życie na planecie rozwijałoby się pewnie inaczej na zewnętrznych i wewnętrznych rejonach. Na zewnątrz by kwitło, wewnątrz, ze względu na to, że dostajemy mniej energii od Słońca, nie byłoby tak rozwinięte. Może przypominałoby syberyjską tundrę? A to wszystko za sprawą pojedynczego posta na Facebooku. Jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie znać w komentarzu, a ja chyba się pójdę położyć czy coś. Do zobaczenia.